witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na jesienny niezbędnik, czyli taki spacer przez trochę kosmetyki, trochę ciuchy, dodatki, gadżety. Coś, co kojarzy mi się z jesienią, coś, co nieodłącznie towarzyszy mojej jesieni. Tak to się mówi, tak. No tyle, będę mówiła w trakcie, komentowała w trakcie. Muszę Wam się na początku przyznać, że jakoś chyba w tym roku zaczynam coraz bardziej lubić jesień. Tak dobrze mi się kojarzy. Póki co w Dublinie jest przepiękna pogoda, jest ciepło, słonecznie, pięknie pachnie jesienią, lecą powoli liście z drzew, chociaż tutaj nie aż tak obficie jak w Polsce, podejrzewam. W każdym razie jakiś taki mam sentyment i tak jest mi dobrze, tak ciepłe herbatki, otulające kocyki, swetry, szaliki, ale to Wam pokażę właśnie. Tak, zacznę od kolorówki. Już to mówiłam chyba kilka razy nawet, że moja kolorówka w trakcie roku się zmienia. Używam kolorów, na przykład jak Candy, ja miałam i w lecie, i w zimie, i przez cały rok tego będę używać, bo tak to uwielbiam. I dużo jest takich kolorów, ale na pewno na 100% są kolory, które nie zagoszczą u mnie w lecie. I w czym? No i w lecie i na wiosnę. Przez pół roku chyba nie nosiłam tej szminki. To jest mój ulubiony właśnie jesienny niezbędnik. To jest Barry M 160 Black Cherry. To nie ma aż tak ciemnego koloru jak w opakowaniu. Jest troszeczkę jaśniejsze, ale to jest taki typowo jesienny, wiśniowy, ciemny, mocny kolor. Tak samo moja nowość, którą kupiłam właśnie specjalnie na jesień, czyli Loud Mouth z Barry M w kolorze Diva, również takim śliwkowym, mocnym, ciemnym i kojarzącym mi się właśnie z jesienią. Dwie rzeczy, które też są bardziej jesienne niż letnie, tego nawet często nie nosiłam w lato. W lecie. Czasem mi się zdarzało, ale nie aż tak często. To jest tint z Maybelline SuperStay 10-hour Tint Gloss. No i on jest w kolorze 160 i to jest również taki nawet zbliżony dość do tego. Taki jesienny, ciemny, mocny kolor. No i szminka, która mi towarzyszy przez cały rok, z tym, że w lecie nie jest to wersja dzienna, raczej wieczorowa, na jesień właśnie czemu nie dzienna, jak najbardziej dzienna. I to jest MAC Russian Red, która po długiej nieobecności wróciła do mnie. Głęboka, piękna, czerwona czerwień, która idealnie właśnie nadaje się na tę porę roku. Także to będzie na pewno czterech moich ulubieńców, których będę nosiła najczęściej na ustach. Co na paznokciach? Na paznokciach również zmieniamy kolorystykę. Na pewno tak samo głębokie czerwienie, wiśnie i ciemne kolory. Tu mam Essie Fishnet Stocking, który jest właśnie taką wiśniową czerwienią. Całkiem się zgrywa z tymi kolorami na ręce. Następnie na pewno fiolety. Tu jest też lakier z Essie. On ma taki lekko połyskujący złoty pyłek w sobie. I ten kolor nazywa się Sexy Devoid. Jesień. Chciałam powiedzieć, że śliwka bez drobinek, całkowicie matowa, niemalże prawie czarna, ale ona jest jednak fioletowa, z Avonu. Nie mam pojęcia, jaki to jest numer, wiele z Was mi pisało pod filmikami, że to jest plum coś tam. Na pewno znowu ktoś z Was mi napisze. Szarości, ciemne rzeczy, ciemne kolory. W końcu przyjdzie czas na Rimmel London Salon Pro w kolorze Punk Rock. Miałam go tylko kilka razy na paznokciach, no bo nie jest to typowo, nie jest to typowo letni kolor, no ale przyszła na niego pora. No i ja bardzo lubię takie połyskujące złota, srebra, coś w tym stylu, więc na pewno już lakier, który ostatnio nosiłam, mogliście zauważyć, czyli Genius in the Bottle, czyli geniusz w butelce z Catrice, zielono, złoto, fioletowy i coś tam jeszcze, i czerwony, czyli po prostu taka benzynowa mieszanka. Srebro, bardzo lubię takie srebro, które wygląda niemalże jak folijka na paznokciach, i to jest Wibo. nie wiem jaki kolor. I tu mam z Inglota też taki rudo-złoty, piękny. I co to jest? 179. Ale również ostatnio bardzo mi się podobają nudziaki. Nie wiem, czy to związane jest z jesienią, ale jakoś tak może ostatnio dorosłam do nudziaków. I tu mam taki nudziak Madame Glam, który nazywa się So Nude. Także z paznokci to tyle. Jeżeli jeszcze chodzi o kosmetyki, to na jesień pamiętajmy przede wszystkim o nawilżeniu skóry. Moja zazwyczaj robi się trochę bardziej sucha niż jest. Ogrzewanie, klimatyzacja, zimno na... Klimatyzacja? Ogrzewanie. Zimno na dworze. Także zabezpieczajmy naszą buzię raz jak wychodzimy. Dwa, nawilżajmy ją właśnie, żeby nam się zbytnio nie przesuszała. Ja teraz zdaję się na olej kokosowy, o którym już opowiadałam w ulubieńcach, no bo genialnie się mnie sprawdza i nic tak nie nawilża jak ten piękny, cudowny olej kokosowy. Dalej przejdę do ciuchów, nie od dziś wiadomo, od wczoraj też nie, jak ogromną fanką swetrów jestem ja. Najlepiej jak są te, im większe tym lepsze, im bardziej pogrubiające tym lepsze, żeby tak się zanurzyć w tym ciepłym swetrze, w ten zimny dzień, w ten wiatr i deszcz. A ty masz sweter i nieważne jak w nim wyglądasz, ważne jak się w nim czujesz. Takie jest moje zdanie i tyle. Proszę je uszanować bardzo. Swetrów, Boże, żeby wam nie skłamać, 2, 4, 6, 8, 10, 15 jest niestety, albo stety. Tutaj taki zeszłoroczny, żeby wam coś z nowości pokazać. Z nowości jest taki z SheInside. To jest takie bardziej kimono niż sweter. Już je miałam raz na sobie, znaczy w filmiku, nie ogólnie. W takie azteckie lekko wzory, takie wywijane, ono tutaj tak zwisa. Bardzo jesienne, bardzo przyjemne. Przepraszam, uciekam sobie z kadru. To co mam na sobie też jest tegoroczną zdobyczą. Z czoje sweterek. Następny też z SheInside, wiecie, że ja jestem fanką swetrów z włosami, to już mój jest trzeci, ten już ma chyba 3 lata, H&M-owy, który już widzieliście 100 razy, a tutaj właśnie coś jaśniejszego, w takiej miętowo-białej wersji, ale włosy ma, także jest super, to najważniejsze. Tu, który bardzo, bardzo lubię, z takimi warkoczami, bardzo gruby, bardzo ciepły z New Looka. Co? A, że kolor ma też taki bardzo jesienny pod te wszystkie pomadki, także swetry to jest wielkie must have. Tak samo obowiązkowe są płaszcze. Nie będę wam pokazywać jeszcze tych wersji zimowych, może przyjdzie czas na zimowy niezbędnik, nie wiem. W każdym razie na jesień mam 2, 3, 2, 3, 4. Za dużo. Nie, nie mam dużo. Nie mam wcale dużo na jesień. Pierwszy z nich, tutaj taka właśnie też nowość stosunkowo, znaczy nowość, no. To jest taki popielaty, jak to się chyba mówi, czarno, szaro, biało ze złotą wstawką. Złota wstawka jest super, mało co jest przeplatane złotą nitką, a to właśnie jest. To też jest SheInside. Jest bardzo, bardzo ciepłe, bo jest takie wełniane, grubiutkie, naprawdę fajne. Tak pupę zakrywa, ale dłuższe nie jest, więc to jest też taka wygodna kurteczka do biegania. No i drugi wesoły płaszczyk, wesoła kurteczka, to ma podobną długość. Nie wiem, czy to jest bardziej płaszcz czy kurtka, jak to się nazywa. To jest w miętowym kolorze, też z SheInside, też z wełny, z takiej grubej, bardzo gryzącej i jak się to założy tu nie jest przyjemne, bo to gryzie i drapie, no ale ogólnie jest taki płaszczyk super i to jest tak właśnie taki niezbędnik. A póki co jeszcze jak są takie cieplejsze dni właśnie, jak nie jest tak źle, to noszę swoją parkę. Parka jest z Topshopu. No parka jak parka, zwykła parka. Pewnie nieraz też ją widzieliście. O widzicie, tu mam nawet podwinięty rękaw. Jak jest cieplej, to noszę swoją zieloną parkę, która jest mega fajnym ekstra rozwiązaniem. No i to była ta taka sekcja wychodna, czyli kurtki, coś żeby się do ludziach w swetrze pokazać, pomalować. A teraz dom. Jesień w domu jest przepiękna. Wiadomo, fajnie pójść na spacer, jak jest ładna pogoda, pochodzić, pooddychać tym jesiennym powietrzem, ale jesień w domu jest tak bardzo klimatyczna i tak bardzo fajna. No ale też warto mieć niezbędnik do tej jesieni. No i moim niezbędnikiem jest wiadomo mój szlafrok, który już pokazywałam kilka razy. Cieplutki, mega milutki, z takiej owieczki, rzekomo to jest chihuahua, z łóżkami dla starej baby. Mega jest genialny, ubrać się w piżamkę albo w dres i właśnie taki szlafrok założyć, to po prostu żyć, nie umierać. Do tego szlafroka jeszcze muszą oczywiście obowiązkowo w zestawie być cozy socks, czyli po prostu milutkie, cieplutkie i przyjemne skarpety. Tu mam akurat czarne, takie mało damskie, ale takie mam, cozy socks, także szlafrok, przyjemne skarpety, kubek z herbatą, to jest mój ogromny must have. Jak ja nigdy nie byłam wielką fanką herbat i nie piłam ich tak dużo, to w tym roku pochłaniam, powiem wam, hektolitry, dlatego taki duży, ogromny kubek, półlitrowy on jest chyba, jak nie większy, jest cudowny. Dostałam go w prezencie i jest mega niezastąpiony, bo robisz taką herbatę i siedzisz przy niej, siedzisz i pijesz, i pijesz. No i tu przyniosłam akurat herbatę mango and strawberry, Twinings, tak, tyle, herba, kubek, szlafrok, skarpetki i jeszcze, żeby dopełnić ten zestaw idealny, czyli szlafrok, skarpetki, gorąca herbata, jakiś fajny feel wieczorem, to jeszcze musi pachnieć wokół nas, nie dość, że herbatą, to jeszcze jakimiś zapachami. Nie mam dzisiaj dużo, mój ulubiony zapach wszechczasów, ale jednak on jest dla mnie troszeczkę bardziej jesienny, bo on jest właśnie taki ciepły, milutki, otulający, przyjazny, pachnie też czystością, dzieciństwem, ale na jesień nadaje się niesamowicie. Jej, jak ja to wącham, to aż odlatuję. To jest soft blanket, mój ulubieniec od początku, odkąd się przyjaźnię z Yankee Candle, pokochałam go i on jest zawsze na pierwszym miejscu. Dodatkowo z Yankee Candle mogę wam polecić zapach November Rain, październikowy, nie, oktober to październik, listopadowy deszcz. Pachnie to cudownie i nie nadaje się to kompletnie na letnie miesiące, jest idealnie, całkowicie zimowo, jesienne właśnie. Nie pachnie to deszczem, ale pachnie to tak odświeżająco i jakoś tak się komponuje z tą jesienną pogodą i całkiem inny wymiar uzyskuje. I w tym roku ja też będę lubiła bardzo, już lubię, ale będę jeszcze bardziej lubiła Vanilla Caramel Spice z Better Homes and Gardens. Tak, bo tu jest i vanilla, i caramel, i spice, to są też takie typowo jesienne nuty. I dwie rzeczy, o których chyba w sumie zapomniałam, bo przy wychodnym powinien być kubek termiczny, bez którego ja w sumie nie ruszam się chyba z domu. Jeszcze się ruszam, ale jak będzie tak później słońce stawało i będzie tak, wiecie, tak bardziej jeszcze szaro, to bez niego się nie będę ruszać, bo tutaj kawa będzie musiała być obowiązkowo w porannej drodze. Kubek pokazuję też z tego względu, że to jest naprawdę niezbędny na jesień, a dodatkowo mogę wam polecić ten kubek, który już testuję, trochę czasu testuję. To jest kubek ze Starbucksa, Starbucks Coffee Company, ale nie ma on tutaj modelu. W każdym razie to jest taki z tym otwieranym dzióbkiem, ja już też go pokazywałam, ale jeżeli będziecie szukać, to ja naprawdę serdecznie wam ten kubek polecam, bo z niego nic nie leje się, nic nie kapie, trzyma ciepło, jest genialne, a dodatkowo można sobie tutaj zmienić grafikę. Postaram się podlinkować, jak się ten kubek nazywa, ale jakby co, to szukajcie tego z tym. Można go kupić w Starbucksie, proste, na pewno, ale też pewnie gdzieś online. I ostatnia rzecz, która jest też wychodna, to buty. W tym roku botki, w tym roku bardziej klasycznie botki. Sztyblety to są. to się nazywa, bardziej klasycznie, już tak bardziej kobieco, elegancko, dorosło, nie takie bodki, workery z ćwiekami, chociaż ja kocham workery i może też na jakieś się skuszę, ale póki co w moim jesiennym niezbędniku są właśnie takie buty, proste, czarne, tutaj z gumką, ale żeby nie było za smutno, to wybijane takimi małymi złotymi nitami. A, jeszcze zapomniałam o czymś, o szaliku, no i gdzie on mi zginął? Spadł mi za łóżko. Szalik do wychodnych. Ja wam mega polecam taki szalik, który jest wielki i mogą pod nim iść 3 osoby. Można sobie osłonić głowę, szyję, plecy, wszystko. Niestety wiem, pisałyście mi te szaliki i w Kubusie, i gdzieś tam jeszcze w H&M są, ale kosztują po 80 zł. No sorry, ja za niego dałam 6 euro, więc trochę jest różnica. No i tyle. W sumie tyle. Chyba najbardziej cieszy mnie właśnie ten taki domowy. Świece, herba, szlafrok, skarpety. Jest cudownie i idealnie. Tak. Dajcie mi znać, czego zapomniałam w swoim jesiennym niezbędniku, o czym zapomniałam, bez czego wasza jesień nie może się obyć. Może coś tam od was sobie odgapię i też włączę do siebie. Tyle. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia. A, no i dajcie mi znać, co sądzicie o jesieni, czy lubicie ją, czy nie bardzo. Pozdrawiam was.